Witam. W dzisiejszym filmie podam Wam szereg powodów, przez które stosowane przez Was medytacje nie działają na Was jednakowo. Wytłumaczę, od czego zależy czas doświadczenia manifestacji i dlaczego niektórzy z Was, pomimo tego, że stosują wybraną medytację od dłuższego czasu, wciąż nie osiągnęli upragnionych manifestacji. A przede wszystkim wyjaśnię, co należy zrobić, aby stosowane przez Was medytacje zawsze dawały Wam dokładnie takie rezultaty, jakie powinny i jakich pragniecie. Na początku musicie zrozumieć różnicę pomiędzy medytacjami relaksującymi, odprężającymi i do snu, a tymi, które wymagają zupełnie innego rodzaju Waszego zaangażowania. W przypadku medytacji relaksujących musicie się po prostu rozluźnić i poddać prowadzącemu Was głosowi. Nie musicie wówczas skupiać swojej uwagi, poza tym, że pozwolicie sobie na odprężenie i relaks. Jednak medytacje prowadzone, mające na celu konkretne manifestacje, czy to na bogactwo, czy na zdrowie, podobnie jak wszystkie inne, które mają za zadanie przeprogramowanie Waszej podświadomości czy wprowadzenie Was w konkretny stan, wymagają już 100% Waszego zaangażowania i włożonej przez Was uwagi. Jeżeli pragniecie doświadczyć oczekiwanych przez Was rezultatów, nie możecie pozwolić sobie na chociażby chwilowe rozkojarzenie, oddając się myślom związanym z Waszymi problemami, obowiązkami lub czymkolwiek innym. Nie możecie również podczas nich zasypiać. Stosując te medytacje, musicie chłonąć każde usłyszane przez Was słowo, wzbudzając w sobie jednocześnie pozytywne, wzniosłe emocje. Musicie czuć to, czego słuchacie. Podczas trwania całej medytacji niezbędne jest utrzymywanie przez Was uczuć takich jak szczęście, miłość czy wdzięczność. Jeżeli chcecie być zdrowi i wybieracie medytację zdrowia w celu poprawy Waszego stanu, musicie nastawić się właśnie na to zdrowie i skupić na nim swoją uwagę. Nie możecie myśleć wówczas o swoich chorobach, dolegliwościach oraz czasie, w którym wyzdrowiejecie. Musicie przez ten krótki czas czuć, że właśnie teraz zdrowiejecie i zaangażować się w ten proces, zamiast mu zaprzeczać. Poza tym musicie pamiętać o tym, aby pilnować siebie i swoich myśli w ciągu dnia. Nawet jeżeli wykonacie medytację prawidłowo, zgodnie z powyższymi wskazówkami, a jednocześnie w ciągu dnia będziecie poddawać się sprzecznym z nią myślom, które będą przepełnione lękiem, obawą, skupiając się na tym, czego Wam brakuje, zneutralizujecie wykonaną przez Was medytację. Nie będzie ona mogła wówczas odpowiednio zadziałać, ponieważ pomimo tego, że podczas jej stosowania włożyliście w nią piękne, pozytywne emocje, to w ciągu wielu pozostałych godzin w tym dniu odczuwaliście obawę, lęk, koncentrując się na niesatysfakcjonującej Was sytuacji. Musicie pamiętać, że przyciągacie nieustannie przez cały dzień. To jest proces, który nigdy się nie zatrzymuje. Owszem, stosowanie kreacji intencji, treningów i medytacji bardzo przyspiesza manifestacje. Jednak jeśli nie jesteście wierni swoim pragnieniom w pozostałych częściach dnia, wkładając ogromne pokłady uwagi w doświadczane przez Was braki, sami pomyślcie, jakim sposobem macie osiągnąć pozytywne rezultaty. Wystarczy jednak, że będziecie pilnować swoich myśli, starając się nie podejmować negatywnych rozważań. Jeśli będą do Was napływać negatywne myśli, najważniejsze jest, aby nie wkładać w nie swoich emocji, nie rozważać ich. Musicie pozwolić im odejść,
natychmiast próbując skupić się w momencie ich wystąpienia na czymś pozytywnym, czymś, co daje wam radość. Nie musi to dotyczyć nawet waszego pragnienia. Może to być cokolwiek, co wywołuje u was pozytywne emocje i to wówczas wystarczy. Kolejnym powodem, który bardzo utrudnia upragnione przez was manifestacje, jest wasze chciejstwo. Przykładowo, potrzebujecie określonej sumy pieniędzy, której nie macie. Postanowiliście więc skorzystać z medytacji prowadzonej na bogactwo. Załóżmy, że przeprowadziliście ją prawidłowo, wzbudzając w sobie piękne emocje podczas jej stosowania. Dodatkowo pilnujecie się w ciągu dnia, staracie się nie podejmować negatywnych myśli, a jednak upragnione przez was rezultaty wciąż nie nadchodzą. Dzieje się tak, ponieważ nie możecie odpuścić. Nie możecie się doczekać, aż nastąpi manifestacja. Nieustannie myślicie o tym, kiedy i jak to się stanie. Powracacie do podobnych rozważań w ciągu dnia, zastanawiając się, czy to może właśnie teraz się wydarzy. Jednak nie wydarza się. Dlaczego? Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, jak często myślicie o tym, co już posiadacie. Jeżeli macie piękne i dobre auto, jak wiele razy w ciągu dnia myślicie o tym, jak wspaniale byłoby mieć taki samochód i kiedy to będziecie mogli do niego wsiąść? Nie myślicie o tym wcale, ponieważ wiecie, że jest on wasz. Nie macie więc takiej potrzeby. Sami widzicie chciejstwo, czyli rozmyślanie nad tym, kiedy i jak nastąpi coś, czego oczekujecie, świadczy o waszym braku tej rzeczy. I to właśnie to poczucie braku wysyłacie do waszej podświadomości, mówiąc jej: jeszcze tego nie mam, jeszcze tego nie mam. A ona was słucha, trzymając was za słowo i nie pozwoli wam tego zobaczyć ani doświadczyć do momentu, w którym nie wyślecie jej sygnału o treści: to już jest moje. Dlatego tak ważne jest, aby potrafić odpuścić. Musicie wykonywać wybrane przez was medytacje, wkładając w to całą swoją uwagę i wzniosłe emocje, a po ich zakończeniu zająć się swoim normalnym dniem, zapominając o nich i o swojej intencji. Wówczas nie zatrzymujecie intencji, którą przekazaliście już swojej podświadomości, pozwalając jej działać, ponieważ wasz stan jest zgodny z tym, jakbyście już ją posiadali w swoim życiu. Nie wysyłacie wówczas sprzecznych informacji o braku upragnionego przez was stanu. Dobrze, teraz wyjaśnię wam, dlaczego czas, w którym następują manifestacje, zazwyczaj różni się u większości osób. Załóżmy, że zarówno przykładowa Jola, jak i przykładowy Filip wykonują medytację prowadzoną na bogactwo. Oboje zachowują powyżej opisane zasady, angażują całą swoją uwagę, pilnują swoich myśli w ciągu dnia i nie poddają się chciejstwu. Jednocześnie Jola doświadcza manifestacji po tygodniu, podczas gdy Filip pierwsze rezultaty zauważa dopiero po miesiącu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Filip i Jola posiadali wcześniej zupełnie inne przekonania dotyczące pieniędzy, które były w nich pielęgnowane od dzieciństwa. Załóżmy, że Jola dorastała w przekonaniu, że pieniądze zawsze są obecne w jej doświadczeniu, podczas gdy Filip zmagał się w dzieciństwie z ogromną biedą. Każdy z nich posiada więc inne programy dotyczące pieniędzy. Ten Filipa jest bardziej zabrudzony, dlatego też wymaga dłuższego oczyszczania. Jego intencja i emocje muszą przebić się najpierw przez mur nagromadzonego programu, aby informacja do podświadomości przestała być nadawana z niego, w zamian pochodząc teraz bezpośrednio od obecnych uczuć i emocji Filipa. Zastanówcie się sami, czy taki sam czas zajmuje wam posprzątanie
niewielkiego bałaganu, jak tego naprawdę ogromnego. Oczywiście, że nie. Jednocześnie, nie zaprzestając sprzątania, ostatecznie doprowadzicie do uzyskania porządku. Analogiczna sytuacja występuje z posiadanymi przez Was programami. Najpierw musicie oczyścić się z nabywanych przez lata zabrudzeń. Należy tu też wspomnieć, że różnica w osiągnięciu przez Was manifestacji zależy również od Waszej umiejętności wizualizacji. Osoba, która potrafi całą sobą poczuć szczęście, miłość, radość lub zobaczyć upragnione przez siebie pragnienie jako spełnione, doświadczy jej szybciej od tej osoby, która ma trudności z wywołaniem w sobie tych uczuć, pogłębiając je powoli z każdym ćwiczeniem, z każdą medytacją. Dlatego tak ważna jest systematyczność. Nie możecie odpuszczać sobie na chwilę, robić coś przez jakiś czas, przerywać, znowu próbować, po czym znowu rzucać i tak bez końca. Jeśli macie nabyte negatywne programy, musicie je najpierw oczyścić, a nie zrobicie tego, jeśli nie będziecie systematyczni w swoich praktykach. Dlatego tak ważne jest, aby nie opuszczać swoich ćwiczeń czy medytacji. Pomimo, że nie doświadczyliście upragnionych przez Was celów w zakładanym przez siebie czasie, musicie wciąż wykonywać medytacje z takim samym zaangażowaniem, spełniając opisane przeze mnie warunki, nie zniechęcając się i nie poddając, a wtedy musicie doświadczyć oczekiwanych przez Was rezultatów. Myślę, że nie jest to coś nowego czy dziwnego. Raczej nikogo z Was nie dziwi to, że jedne umiejętności nabywacie szybciej od innych, a inne wolniej. Zdajcie sobie sprawę, że zależy to od szeregu różnych czynników. Pamiętajcie, że medytacje, ćwiczenia i treningi, które udostępniam Wam na kanale, nie są żadną magią, a służą do pracy i każde z nich wykonywane prawidłowo i systematycznie musi przynieść Wam oczekiwane rezultaty. Tutaj wszystko zależy od Was, Waszej pracy i Waszego zaangażowania. Ja ułatwiam Wam tę pracę, przeprowadzając Was przez ćwiczenia i medytacje, wkładając w nie wysokie i pozytywne wibracje. Jednak to do Was należy wybór, czy z tego skorzystacie. Jeśli postanowicie pracować nad sobą, będziecie sumienni, zaręczam Wam, że osiągniecie zamierzone przez Was efekty. Pamiętajcie, że podejmując pracę nad sobą, niczego nie tracicie. Możecie tylko zyskać. Wspomnę jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Podczas głębokiej medytacji, niezależnie od tego, czy będzie ona samodzielna, czy prowadzona, możecie doświadczyć różnych stanów zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Przykładowo możecie poczuć zimno lub uderzenie gorąca, pomimo tego, że temperatura, w której się znajdujecie, nie ulegnie zmianie. Mogą przejść Was dreszcze, czy też możecie odczuć bardzo silny przepływ energii, któremu będą towarzyszyć różne doznania. Poddając się głębokiej medytacji, zdarza się także, że niektóre osoby inaczej odczuwają czas jej trwania. Pomimo, że będzie ona trwała 20 minut, ktoś może mieć wrażenie, że trwała sekundy lub wręcz przeciwnie, kilka godzin. To wszystko jest normalne i nie należy się tego bać. Takie doznania świadczą jedynie o tym, że przeprowadziliście medytację bardzo głęboko. Jednocześnie, jeśli nic takiego Wam się nie przydarzy, również nie macie się czym martwić. Każdy z Was jest inny, każdy z Was jest na innym etapie rozwoju duchowego. Dlatego Wasze doznania nie mogą być takie same. Najważniejsze jest, aby spełniać warunki, o których Wam dzisiaj mówiłam. A osiągnięte przez Was efekty będą dokładnie takie, jakich oczekujecie. Namawiam Was do stosowania wybranych przez Was medytacji w sposób systematyczny,
zachowując omówione dzisiaj przeze mnie warunki. Obiecuję, że wówczas przyniosą Wam one oczekiwane korzyści. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.